4 poszkodowanych i zniszczona część hali produkcyjnej. To wynik wybuchu pieca i pożaru, jaki miał miejsce na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w zakładzie zajmującym się obróbką metali. Do wybuchu doszło w miniony wtorek około godziny 14 w zakładzie Phoenix Metals w miejscowości Chmielów pod Tarnobrzegiem. Po dojechaniu na miejsce okazało się, że wybuch nastąpił w jednej z hal w tym zakładzie. W wyniku wybuchu powstał również niewielki pożar. W pierwszej fazie działań przystąpiliśmy do gaszenia tego pożaru. Jednocześnie przeszukiwaliśmy te pomieszczenia, które zostały objęte wybuchem, ponieważ w zakładzie w momencie powstania tej eksplozji trwała produkcja. Z ustaleń funkcjonariuszy, którzy pracowali na miejscu zdarzenia, wynika, że do wybuchu doszło podczas załadunku wsadu do pieca służącego do przetapiania metali odpadowych. Siła eksplozji była tak duża, że naruszyła konstrukcję hali, w której w momencie wybuchu przebywało 7 pracowników. 3 osoby nie odniosły żadnych obrażeń, 4 wymagały pomocy lekarskiej i zostały przewiezione do szpitala w Tarnobrzegu, Nowej Dębie i Stalowej Woli. 2 osoby od razu trafiły tutaj do nas do szpitala na SOR, Szpitalny Oddział Ratunkowy. Jedna osoba z tych 2 osób, jedna osoba została przekazana na oddział chirurgii ogólnej z poparzeniami. Poparzenia dotyczyły ręki, no dość głębokie poparzenia. Natomiast druga osoba z poparzeniami twarzy i na pierwszy rzut oka oczu trafiła na oddział okulistyczny. Po dokładnym badaniu okazało się jednak, że obrażenia nie są groźne i została wypisana do domu. Wszyscy poszkodowani to pracownicy zakładu w wieku od 30 do 40 lat.